Dzień dobry Państwu. W czwartek minęła godzina 9. Rozpoczynamy super raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Eksperci i politycy, co ciekawe, nie pozostawiają wątpliwości. Wczoraj mieliśmy w Sejmie informację premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą tego, jak wygląda walka z epidemią koronawirusa w Polsce. No i wszystko wskazuje na to, jak twierdzi Mateusz Morawiecki, że mamy w tej chwili drugą, a być może czeka nas trzecia, czwarta i kolejne fale koronawirusa. Rzeczywiście wszystkie ręce na pokład teraz są konieczne. Buduje się szpital polowy na Stadionie Narodowym. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że brakuje medyków, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. O tym mówi wprost szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, który twierdzi, że 500 000 personelu medycznego potrzebne jest do tego, aby szpital polowy na Stadionie Narodowym obsłużyć. Niestety jednak medyków brakuje. Brakuje w tej chwili miejsc w szpitalach, mimo że rząd twierdzi, że da się jeszcze spokojnie rozdysponować wolne miejsca. No niestety dyspozytorzy i ratownicy medyczni wożący pacjentów po całej Polsce szukają miejsca wolnego w szpitalach, są zupełnie odmiennego zdania. 10 040 przypadków poprzedniej doby zakażeń koronawirusem. To są rzeczywiście liczby, które mrożą krew w żyłach. W związku z tym rząd chce iść jeszcze dalej, jeżeli chodzi o obostrzenia i zapowiada, że niewykluczone, że cały kraj znajdzie się w strefie czerwonej. Nie ma jednak zmiany decyzji dotyczącej tego, czy cmentarze będą zamknięte 1 listopada. Na razie rząd nie widzi takiej konieczności. Widzi jednak konieczność z pracy zdalnej lub też hybrydowej w starszych klasach szkół podstawowych. Decyzje w tych wszystkich kwestiach mają zapaść dziś i zapewne na bieżąco na SE.pl będziemy Państwa o tym wszystkim informować. Rząd dzisiaj oczywiście będzie wraz z pozostałymi posłami w Sejmie zajmował się ustawą antykowidową. Ona dziś prawdopodobnie będzie głosowana. Wczoraj do 2 w nocy Komisja Zdrowia Sejmowa pracowała właśnie nad poprawkami. Kilka poprawek opozycji, co ciekawe i budujące, zostało przyjętych, ale to nie jedyne wydarzenia, z którymi będziemy mieli dzisiaj do czynienia. Dzisiaj także o 11 nasz wzrok będzie skierowany na Trybunał Konstytucyjny, który zajmie się sprawą dopuszczalności aborcji, między innymi w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Oczywiście już w tej chwili zrywają się protesty, szczególnie organizacji kobiecych, które twierdzą, że jest to absolutne ograniczenie wolności kobiet właśnie i że nie ma sensu naruszać w tej chwili wypracowanego od 1993 roku kompromisu aborcyjnego. Dziś o 11 wyrok w tej sprawie i o tym także dziś w super raporcie będziemy rozmawiać. Zapraszamy na program już za chwilę. Łączenie z Jankiem Złotorowiczem. Tak jak wspomniałam Państwu na początku, wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział objęcie całego kraju strefą czerwoną w związku z pandemią koronawirusa. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona dzisiaj. Premier powiedział również, że kwestia dotycząca noszenia maseczek zostanie wpisana do ustawy i wszelkie niepewności zostaną usunięte. Jedną z poprawek opozycji, która została wczoraj przyjęta na posiedzeniu Komisji Zdrowia, wspominałam Państwu o tym, że przed chwilą, że ta komisja wczoraj pracowała do godziny 2 w nocy, a właściwie dziś pracowała do godziny 2 w nocy, przyjęła m.in. poprawkę, która mówi o tym, że ekspedienci, właściciele sklepów będą mieli prawo wyprosić z placówki spożywczej, że tak nazwę to w cudzysłowie, klientów, którzy tej maseczki na sobie nie mają. To są między innymi te kolejne obostrzenia i kolejne przepisy, które będą nas wszystkich w tej chwili obowiązywać w kontekście bardzo trudnej sytuacji. O tej trudnej sytuacji właśnie między innymi z wicenaczelnym Super Ekspresu Jankiem Złotorowiczem, który dziś także przyjmuje nas u siebie w domu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry Państwu. Czasy nieciekawe, więc i tematów mało sympatycznych i przyjemnych, no ale niestety rzeczywistość jest jaka jest i nie ma sensu jej pudrować. Proszę powiedz o kolejnych obostrzeniach, bo ich się spodziewamy. No i słów kilka o Jerzym Owsiaku, który myślał, że choruje na grypę. Okazało się, że ma koronawirusa. No tak, to może po kolei. Zacznijmy od tego, co Państwa być może wszystkich bardzo interesuje, czyli kwestia cmentarzy, o której Ty już wspominałaś. Decyzji oficjalnie jeszcze nie ma, ale jak piszemy dzisiaj w Super Ekspresie, również według naszych informacji, czy według informacji innych mediów, zostało wypracowane jakieś porozumienie między rządem a episkopatem, które ma polegać na tym, że rząd formalnie cmentarzy 1 listopada nie zamknie, ale episkopat będzie apelował do wiernych, aby ograniczyli wizyty u bliskich na grobach, żeby nie tworzyć tych tłoków, nie tworzyć tych tłumów i że po prostu ludzie, no jakby, tak jak już wcześniej mówiliśmy, znowu odpowiedzialność zostanie przerzucona na wiernych, żeby sami się 1 listopada przypilnowali. A co z tymi, którzy są niewierzący i apele episkopatu zupełnie jednym uchem im wpadają, drugim wypadają? Wiemy, że jest mnóstwo cmentarzy komunalnych chociażby.
No tak, to prawda. I miejmy nadzieję, że osoby niewierzące też posłuchają mimo wszystko głosu biskupów i po prostu ograniczą Może to po wizytę prostu na głosu cmentarz. ekspertów niech słuchają, niekoniecznie biskupów. Albo dokładnie, też chociaż u ciebie był ekspert, który przekonywał, że cmentarze aż tak niebezpieczne nie są. Tak, Że wczoraj dużo gorsze Grzegorz są te... Gielerak, to prawda. Tak, że dużo, dużo gorsze i dużo bardziej niebezpieczne są te zamknięte pomieszczenia, więc o tym też pamiętajmy. To nie jest tak, że nie wolno wyjść na... O tak, przepraszam bardzo. O, a pokaż, pokaż. Koniecznie. No pokaż. Koniecznie chciała się Państwu No pokazać, więc to jest... wreszcie, dzień dobry. To jest ta I słynna teraz prania. Tak, te widziałem, że to w teorie, końcu... że jesteś kociarzem, przerodziły się w praktykę. Wiedziałem, że to w końcu nastąpi. No ona słyszy mój głos, jest przekonana, że mówię do niej, więc bardzo będzie nam to niestety Słuchaj, my przyjść. tu Jakiś jesteśmy jedną przynajmniej wielką rodziną, miły więc witamy element. kolejnego członka po prostu, nawet kociego, no trudno, niech No będzie. tak. To przynajmniej, myślę, że może przynajmniej widok Frani Państwa ucieszył, no bo rzeczywiście, no czasy nieciekawe, też już wracamy trochę jakby do korzeni super raportu, gdzie mówiliśmy tylko o koronawirusie. No, sytuacja jest bardzo poważna. Premier, tak jak mówiłeś wczoraj, zapowiedział, że grozi nam nawet trzecia fala. W zasadzie oficjalnie już powiedział, że on będzie rekomendował, no skoro on będzie rekomendował, to tak pewnie będzie, żeby cały kraj został objęty czerwoną strefą. To oznacza bardzo restrykcyjne ograniczenia, jak i w zasadzie, no miękki lockdown całego kraju. No wiadomo, że nikt oficjalnie lockdownu nie wprowadzi. No plus dodatkowo wiemy, że będą starsze klasy przechodziły czy na nauczanie hybrydowe, czy na nauczanie zdalne. No właśnie, to są te rzeczy, które zapowiadał wczoraj premier No i Mateusz tak jak Morawiecki. no Dzisiaj dalej tu decyzja. Państwo widzą, też mówiliśmy sporo i pisaliśmy o Jurku Owsiaku, który tam walczył o te łóżka, które właśnie zakupił dla chorych, a które miały być przewidziane na chorych na koronawirus, a teraz się okazuje, że sam też no, szczęśliwie takiego łóżka nie potrzebuje, bo na razie jest niehospitalizowany, tylko na kwarantannie, ale też jest chory, też bardzo przestrzega, żeby się pilnować. On też myślał, że ma grypę, tymczasem okazało się, że ma koronawirus. Dużo zdrowia ale do jeśli Jerzego ktoś Owsiaka. Tak, trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił do zdrowia. Zresztą wszyscy zakażeni, czy też ci wszyscy, którzy są z różnych powodów w domach pozamykani. Natomiast też no, Państwo się zastanawiali i pewnie w jaki sposób wygląda zarządzanie krajem przez Jarosława Kaczyńskiego, który chociaż wyszedł wynik negatywny, Jarosław Kaczyński nie ma koronawirusa, to przebywa w swoim domu na Żoliborzu na kwarantannie. My to dzisiaj pokazujemy. Dwa słowa, możemy jeszcze czerwona raz teczka. Czerwona teczka, to jest w tej czerwonej teczce, to dzisiaj widać, przekazywane są rozkazy od wicepremiera Kaczyńskiego do wszystkich podległych mu służb. No właśnie, ale co w tej czerwonej teczce, to nie wiemy. No tego niestety nie wiemy. No prawdopodobnie może się okazać, że tam są te kolejne obostrzenia, no ale to tak naprawdę szczegóły będziemy znali dzisiaj, a tak naprawdę dopiero jutro, no już przyzwyczailiśmy się do tego, że jednego dnia ogłasza nam się. A potem trzeba czekać na konkretne rozporządzenie i się dopiero nie wczytywać i dowiadywać się, co to tak naprawdę wszystko oznacza. Coraz więcej ludzi umiera na koronawirus, coraz więcej ludzi zakażonych, także w świecie artystów, więc dziś u nas w Super Ekspresie wspomnienie Dariusza Gnatowskiego, który tak. Oczywiście chorował na cukrzycę typu drugiego i miał szereg innych zdrowotnych problemów, ale stwierdzono u niego także koronawirus. Tak, tak. Według naszych informacji, to są informacje z dobrego, potwierdzonego źródła. No on trafił do szpitala, była jakaś bardzo dramatyczna akcja ratunkowa tam. Wicedyrektor tego szpitala opowiadał zresztą, że trwało wiele godzin ratowanie jego życia. Sam to opowiadał też naszej dziennikarce łamiącym się głosem. On znał Dariusza Gnatowskiego osobiście, mówił o nim Darek. Oni często współpracował z tym szpitalem, w którym zmarł, przy różnych akcjach mających uświadamiać ludziom, jak poważną chorobą jest cukrzyca. No jak udało nam się nieoficjalnie w szpitalu ustalić, no panu Dariuszowi, tak jak wszystkim, którzy tam trafiają, przeprowadzono testy i te testy wykazały wynik pozytywny. Oczywiście, no tak jak wspomniałaś, no był człowiekiem, on zresztą tego nie ukrywał, cierpiał na wiele różnych chorób, wręcz mówił o tym otwarcie, też przestrzegał innych, żeby dbać o swoje zdrowie. No niestety, no człowiek ciężko chory, który łapie koronawirusa, ma naprawdę, naprawdę ciężką sytuację. I w tym wypadku no, lekarzom pomimo naprawdę tytanicznego wysiłku nie udało się go ratować. To smutna bardzo wiadomość. Myślę, że wszyscy uwielbialiśmy pana Boczka i wszyscy bardzo przeżyliśmy tą śmierć. No i to jest kolejny dowód na to, że jeżeli nie chcemy nosić maseczek ze względu na siebie, to nośmy je po prostu ze względu na innych, po to, żeby innych chronić. I być może dobrze, że ten Dokładnie, przepis tak. został wpisany do ustawy covidowej. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego dziennika Super Ekspres. Janku, bardzo dziękuję jak codziennie. Razem, i jutro tak, widzimy tu się razem, o 9. Oczywiście. No i razem z Franią wszystkich Państwa pozdrawiam. Franie też pozdrawiają wszyscy nasi widzowie. Tak naprawdę
powiem ci szczerze, że ona chyba powinna się pojawiać codziennie, ponieważ naprawdę wiele emocji wzbudziła u nas na czacie. O, Michał tutaj, Michał wydawca mi podpowiada, że może zrobimy jej jakiś kącik stały po prostu w super raporcie. O, to pomiałczcie tam w tej sprawie. Dobrze. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, jak to w polskim Sejmie niejednokrotnie bywa, to dziś posłowie powinni przyjąć projekt ustawy covidowej, który niezwłocznie ma trafić do Senatu po to, żeby nowe przepisy zaczęły działać jak najszybciej, a tych nowych przepisów trochę będzie. Wpisanie maseczek do ustawy, tak żeby już nikt nie miał wątpliwości. Wynagrodzenia wyższe dla medyków. Pytanie tylko dla których i czy dla wszystkich i w jakiej wysokości. Klauzula dobrego Samarytanina, która nie będzie karała lekarzy za nieumyślne popełnienie błędów lekarskich, oczywiście w kontekście walki z epidemią koronawirusa, no i szereg innych przepisów. Wczoraj jednak wiele emocji podczas debaty sejmowej. Z jednej strony premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że teraz potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie i wzywał opozycję do współpracy po to, żeby za kilka zdań zaatakować ją za niedbałość o polską służbę zdrowia w latach poprzednich, kiedy krajem rządziła Platforma Obywatelska. Debata z tabletu, tak trochę można powiedzieć, bo posłowie wzajemnie przerzucali się cytatami sprzed kilku miesięcy, kiedy to Borys Budka mówił o tym, że jesienią będzie można zorganizować wybory, choć tutaj bądźmy sprawiedliwi, od początku mówił, że trzeba je przesunąć na rok 2021, na wiosnę. No niemniej jednak rzeczywiście pojawiły się takie cytaty z Borysa Budki, szefa Platformy Obywatelskiej, który twierdził, że jesienią już będzie spokojniej. Na to oczywiście wychodzili posłowie opozycji, którzy pokazywali Mateusza Morawieckiego, który na początku lipca odwoływał tak naprawdę epidemię, twierdził, że wirus jest w odwrocie i że nie ma się czego bać, w związku z tym seniorzy gremialnie mogą iść na wybory prezydenckie. Co z tego wynikło? To będzie pytanie już w tej chwili do naszego gościa. Marcin Kierwiński, Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Jak samopoczucie i zdrowie? Wszystko w porządku, wszystko pod kontrolą? Na szczęście, jeżeli chodzi o zdrowie, wszystko dobrze. Chciałbym, żeby tak mogli powiedzieć wszyscy Polacy. Niestety każdy kolejny dzień to kolejne rekordowe statystyki, więc uważajmy na siebie, nośmy maseczki, zachowujmy dystans. To w tych czasach chyba podstawowe lekarstwo przed koronawirusem. Panie pośle, dziwi się pan mnie i wielu wyborcom, którzy w internecie piszą, że oglądając wczorajszą debatę w sprawie stanu polskiej służby zdrowia, epidemii, tego, co czeka nas w związku ze zmianami w ustawie covidowej, czuli daleko idące zażenowanie? Nie, nie dziwię się, bo rzeczywiście poziom tej informacji, którą przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki, był żenujący. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć propagandę sukcesu. My prosiliśmy o tą informację nie po to, żeby pan premier zaklinał rzeczywistość, tylko po to, aby uzyskać prawdziwe informacje o tym, jak Polska przygotowana jest do drugiej fali koronawirusa. Widzimy, że jest źle. Widzimy te kolejne rekordy, kolejne liczby, które pokazują liczbę zachorowań. No, muszą dawać do myślenia, a pan premier jest nadal z siebie zadowolony. Panie pośle, tylko ja bardziej pytam o kwestię takiego porozumienia albo braku porozumienia między państwem, opozycją, a rządem. W tej chwili wydaje mi się, obywatele oczekują, żeby wszyscy współdziałali, a państwo za pomocą tabletów wracali do słów sprzed kilku miesięcy, wzajemnie siebie atakowali i zastanawiam się, czy to jest to, czego w tej chwili wszyscy w lekkiej już panice spowodowanej obecną sytuacją potrzebują. Ja słuchałem bardzo uważnie wystąpienia pana przewodniczącego Borysa Budki i nie widziałem tam tego, żeby pokazywał coś z tabletu. Nie widziałem tego, aby mówił o rzeczach nieważnych w tej debacie. Mówił raczej o faktach i konkretach. No fakty są takie, że 6 miesięcy rząd pana premiera Morawieckiego zmarnował. Jak zamykał całą Polskę te kilka miesięcy temu, to rząd Morawieckiego kupował sobie czas. Kupował sobie czas, żeby przygotować nas do drugiej fali pandemii. No okazuje się, że za ten czas zapłaciliśmy bardzo, bardzo drogo, bo płaci za to nasza gospodarka, a nie jesteśmy kompletnie, ale to kompletnie przygotowani. Więc bardzo bym prosił, aby pani redaktor nie stawiała takiej tezy, że to poziom debaty ze względu na
rządzących i opozycję był niski. Nie, był niski ze względu na pana premiera Morawieckiego, bo on nie chciał rozmawiać merytorycznie, bo on wolał PR, zaklinanie rzeczywistości, mówienie o tym, jak jest dobrze, od uczciwej debaty, od rozmowy o tym, co jest Polsce teraz potrzebne. Panie pośle, czego nie powiedział państwu według pana premier Mateusz Morawiecki? Bo rzeczywiście słuchając wczoraj szefa rządu, mieliśmy wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest zaplanowane, że nie ma żadnych problemów chociażby z miejscami w szpitalach, a doskonale słuchając relacji dyspozytorów, załóg, karetek, wiemy, że jest zgoła inaczej. No, dokładnie. Jest tak, jak pani redaktor mówi. Jeżeli wychodzi premier polskiego rządu i mówi, wszystko jest doskonałe, a my codziennie, Polacy codziennie widzą, że doskonale nie jest, no to coś jest nie tak. No albo pan premier po prostu sam uwierzył we własną propagandę sukcesu, albo pan premier celowo okłamuje Polaków. Ja nie wiem, co jest gorsze. Czy to, że premier nad niczym nie panuje, czy to, że celowo Polaków oszukuje. My oczekiwaliśmy uczciwej debaty. Uczciwej, która by powiedziała o tym, jakie są rozwiązania pana premiera, rządu na walkę z koronawirusem. I tego po prostu zabrakło. Wczoraj pani redaktor mówi o łóżkach. No ja zadawałem pytanie po tej informacji pana premiera Morawieckiego i to pytanie skoncentrowałem na respiratorach. Ja nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że pan premier Morawiecki powiedział tak. Jest świetnie, respiratorów nam wystarczy. Na razie zajęte jest tylko 45% respiratorów, a mamy jeszcze ponad 2000 w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. No to ja się pytam. Mamy 2500 respiratorów w magazynach, a ludzie umierają, bo nie mogą na ten respirator się doczekać. No gdzie tu sens, gdzie logika? Gdzie tu jest jakaś strategia całkowita działania? No wszystko to wygląda na to, że pan premier Morawiecki po prostu nad niczym nie panuje. Czyli sugeruje pan, że rząd po prostu w walce z epidemią koronawirusa jest nieudolny? Tak, sugeruję, że rząd pana premiera Morawieckiego jest nieudolny. Sugeruję, że rząd pana premiera Morawieckiego nie zajmował się pandemią wtedy, kiedy trzeba było się tym zajmować, bo miał zupełnie inne priorytety. Woleli wewnętrznie walczyć o stanowiska, o pieniądze, o władzę, a gdy przyszła druga fala pandemii, to nagle obudzili się, że coś trzeba zrobić. Tylko te działania są niezaplanowane, są chaotyczne, są takie bałaganiarskie. Dziś z pełną odpowiedzialnością trzeba powiedzieć, że Polacy mierzą się zarówno z koronawirusem, jak i z bałaganem, który generuje rząd pana premiera Morawieckiego. Panie pośle, to troszkę teraz wejdę w rolę adwokata diabła, bo też słuchamy różnych doniesień z całego świata, z krajów europejskich, w Belgii chociażby. Ci najważniejsi politycy mówią, jesteśmy na skraju przepaści, system za chwilę się zawali, tracimy kontrolę nad rozwojem epidemii, więc ta trudna sytuacja to nie ma miejsca tylko w Polsce. To też trzeba to stwierdzić i oddać tutaj sprawiedliwość. Czy sądzi pan, że u nas byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby rząd nie przespał kilku ostatnich miesięcy? No bo doskonale pan słyszał, tak, co dzieje się w Belgii, prawda? No to nie jest tak tylko, że Polska ma problemy. Pani redaktor, ale ja to, bo rzeczywiście teraz weszła pani w rolę adwokata i rozumiem, taka pani rola jako dziennikarza. No też chodzi o to, żeby dyskusja była ciekawa, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Ale pani redaktor, ja od 6 miesięcy ze strony polityków PiS-u słyszę takie zaklinanie rzeczywistości. U innych było gorzej albo cały świat walczy z pandemią. Okej, to prawda. Tylko ja nie chcę równać do tego, co się dzieje złego w Europie, tylko do tego, co się dzieje najlepszego na świecie. Są kraje, które radzą sobie z koronawirusem. Są kraje, które nawet jak mają gigantyczny problem, to podejmują racjonalne decyzje. A mi tych racjonalnych decyzji w tym, co robi pan premier Morawiecki, po prostu brakuje. Jeżeli ja słyszę, że pan premier Morawiecki, a wczoraj usłyszałem to z mównicy sejmowej, jest dumny z siebie, że Polska może zrobić 60 tysięcy testów dziennie, no to ja muszę powiedzieć, że pan premier Morawiecki kompletnie odleciał. Znaczy, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo ta liczba 60 tysięcy testów jako mocy przerobowej polskich laboratoriów to jest raczej powód do wstydu, a nie do dumy, bo Wielka Brytania robi tych testów ponad 200 tysięcy.
Włochy w zeszły weekend zrobiły prawie 170 tysięcy dziennie testów. A my się chwalimy, że po wielkich wysiłkach pana premiera Morawieckiego nagle moce testowe w Polsce wynoszą 60 tysięcy. No, trzeba też mieć jakąś miarę. Panie tego, pośle, co ale się mówi. Według Mateusza Morawieckiego jest to także państwa odpowiedzialność, bo sam stwierdził i ten argument pan słyszał, że za czasów Platformy Obywatelskiej zamykano laboratoria. Panie, co ja. Tylko może moja przewaga nad premierem Morawieckim w tej sprawie polega pewnie na jednej rzeczy. Że ja rozmawiam z dyrektorami szpitali, rozmawiam z lekarzami i ja wiem, że gdyby była odrobina dobrej woli, to te moce przerobowe mogłyby bardzo szybko wzrosnąć do ponad 100 tysięcy dziennie. I tak te 100 tysięcy to, powiedziałbym, to jest takie minimum, które powinno być robione. To jest tylko i wyłącznie kwestia zdrowego, mądrego podejścia do tej kwestii i pieniędzy. Bo pan premier Morawiecki mówi o laboratoriach, co jest oczywiście między nami mówiąc też sporym nadużyciem, bo nie przypominam sobie, aby wtedy był koronawirus i aby wtedy te laboratoria mogły takie testy przeprowadzać. To po pierwsze. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kilka tygodni temu pan minister Niedzielski, rozumiem z polecenia pana premiera Morawieckiego, powiedział tak. No będziemy testowali tylko te osoby, które mają cztery przesłanki do choroby jednocześnie. No i co na to powiedzieli eksperci? Że to jest kompletna głupota, bo cztery przesłanki jednocześnie występują u mniej więcej 3% chorych na koronawirusa. Więc to obniżanie zdolności do testowania nie było spowodowane tak naprawdę tym, że rząd chciał rozwiązać problem, tylko chciał poprawić sobie statystyki. No to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Panie pośle, wydaje się, że eksperci za mówienie prawdy płacą. Oczywiście to jest tylko przypuszczenie, ale zapewne pan słyszał o tym, że jeden z najbardziej znanych immunologów i ekspertów od epidemii, dr Paweł Grzesiowski, nie jest już pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które podlega Ministerstwu Zdrowia. W obecnej sytuacji ministerstwo nie przedłużyło mu umowy. No i to jest chyba najlepszy dowód na to, co właśnie mówiłem, że pan premier Morawiecki heroicznie walczy z prawdą, a nie walczy z koronawirusem. Gdyby pan premier Morawiecki miał tyle energii do walki z koronawirusem, ile miał wczoraj do walki z opozycją, to myślę, że Polska byłaby zdecydowanie bezpieczniejsza. A jeżeli chodzi o pana doktora Grzesiowskiego, no to wielka, wielka strata. Ludzie płacą w XXI wieku, w demokratycznym podobno państwie, za to, że mają odwagę mówić prawdę. No dobrze, ja tylko czy polski rząd może sobie pozwolić na utratę takich specjalistów w sytuacji, w której jesteśmy w największym kryzysie od dziesięcioleci? Panie redaktor, na to pytanie odpowiedź jest oczywista. Oczywiście, że nie. Ja na miejscu pana premiera Morawieckiego to zaprosiłbym pana doktora Grzesiowskiego, żeby planował strategię na te miesiące, które przed nami. Nie zwalniałbym go, tylko chciałbym wykorzystać jego wiedzę. Natomiast no, niestety przykrą konstatacją jest to, że rząd pana premiera Morawieckiego lubi tylko tych ekspertów, którzy mówią te komunały i te frazesy, które odpowiadają premierowi Morawieckiemu. I to jest tak naprawdę największy dramat w tej sytuacji, że z jednej strony okłamują Polaków, z drugiej strony nie chcą słuchać ekspertów, z trzeciej wreszcie strony zajmują się rzeczami zupełnie drugorzędnymi, bo w tym kontekście, który się teraz dzieje, muszę powiedzieć, że cała ta walka o stołki, walka o władzę pomiędzy Ziobrą a Morawieckim, te awantury przepychania i tarcia były po prostu kompletnie drugorzędne i powinny być drugorzędne dla tej ekipy. Premier przekonywał przez cały czas i przekonuje, że plan jest. Mało tego, pamiętamy wypowiedź byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który udając się na urlop w sierpniu powiedział, że wszystko na drugą falę koronawirusa jest zaplanowane i teraz czas na wakacje. No to może po prostu my nie doceniamy wysiłków rządu i tego szczegółowego planu, który był przygotowany jeszcze przez poprzedniego szefa resortu zdrowia. Ale jaki jest ten plan? Widzimy każdego dnia o 10:30, bo wtedy Ministerstwo Zdrowia przedstawia statystyki dotyczące zachorowań. No taki jest ten plan, że liczba zachorowań wzrasta, że liczba zgonów wzrasta i to są fakty. Mhm.
rozsądni ludzie z faktami nie dyskutują. Jeżeli dziś pan premier Morawiecki chce przedstawiać fakty w zgoła odmienny sposób niż one wyglądają, to ja mu życzę szczęścia. Szkoda, że robi to kosztem Polaków. Czy ta ustawa, panie pośle, nad którą pracujecie od wczoraj, jest ustawą dobrą? Mówię o tej ustawie covidowej. Przede wszystkim brakuje w niej bardzo wielu, bardzo istotnych zapisów. My zgłaszaliśmy poprawki dotyczące chociażby specjalnego funduszu na koronawirusa, na walkę z koronawirusem. Ta poprawka przepadła. Chętniej rząd Mateusza Morawieckiego dawał pieniądze telewizji publicznej, a nie chce dać na walkę z pandemią. A te pieniądze są o tyle istotne, że za te pieniądze można byłoby kupić dodatkowe szczepionki na grypę. Tu wczoraj pan premier Morawiecki albo pan minister Niedzielski, nie pamiętam, który z nich, z dumą powiedział, że zakupiliśmy pan 3 miliony premier szczepionek. Morawiecki. Już teraz w Polsce jest 1,5 miliona szczepionek. No tylko, że eksperci, tutaj znowu kłania się to niesłuchanie ekspertów, mówią, że w Polsce grupa ryzyka, która powinna być zaszczepiona na grypę, to ponad 8 milionów. Więc wydaje się, że dodatkowe pieniądze na zakup szczepionek są po prostu niezbędne. Ta poprawka przepadła. Mówiliśmy o zwiększeniu przepustowości laboratoriów, właśnie do tych 100 tysięcy minimum. No ta poprawka także przepadła. Te rzeczy, które najważniejsze są naszym zdaniem, czyli właśnie z jednej strony profilaktyka, czyli szczepionki na grypę, a z drugiej strony testowanie, szybkie wyłapywanie, mówię oczywiście w cudzysłowie, tych osób, które są chore i ich izolowanie, aby przerwać ten łańcuch zakażeń, te poprawki zostały odrzucone i po raz kolejny debatujemy nad genialnymi pomysłami PiS-u, żeby za 2 tygodnie przekonać się, że będzie kolejna ustawa poprawiająca, a potem za kolejne 2 tygodnie kolejna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a statystyki nadal będą rosnąć. Panie pośle, niestety dla Polaków. Nie wiem, czy pan ma tę wiedzę, bo pan chyba w Komisji Zdrowia nie zasiada, z tego co pamiętam, ale czy wie pan coś na temat tego wynagrodzenia dla medyków, tych 200% wynagrodzenia dla tych, którzy pracują na froncie walki z koronawirusem, bo bardzo pięknie rząd opowiadał o tym, że wszyscy będą mieli 200% pensji, ale kiedy już zajrzało się w szczegóły tej ustawy, no to okazywało się, że to będą tylko ci medycy, którzy są skierowani w inne miejsca przez wojewodów, a cała reszta będzie pracowała na takiej pensji, za taką pensję, jaką miała do tej pory. Czy tutaj coś się w tej sprawie wyjaśniło, czy nie? Będę, jeszcze nie przejrzałem dokładnie szerokiej listy, pełnej listy poprawek, które zostały przyjęte, ale jest dla mnie rzeczą oczywistą, że każda osoba walcząca z koronawirusem powinna dostawać za to dodatkowe pieniądze. I powiem pani redaktor więcej, bo my mówimy o lekarzach i w ogóle nie ma co dyskutować, to jest dla mnie rzecz oczywista. Oni powinni dostawać więcej pieniędzy, niezależnie czy są delegowani, czy odbywają tą walkę we własnym szpitalu. Ale jest jeszcze sprawa oczywiście ratowników medycznych, białego personelu, ale jest też sprawa przecież personelu szpitali. Ja wczoraj rozmawiałem z prezesem spółki szpitalnej tutaj w Warszawie, największego chyba szpitala po praskiej stronie Warszawy. I on mi powiedział, słuchaj, tu jest dramat także z pracownikami szpitala, po prostu tymi ludźmi, którzy nie leczą bezpośrednio pacjentów, ale zajmują się tymi pacjentami, utrzymują ten szpital w tym rozumieniu, że zajmują się różnego rodzaju administracyjnymi czynnościami. Oni też chorują na koronawirusa, oni też bardzo wiele ryzykują i o nich ten rząd kompletnie nie pamięta. Każda osoba, podkreślam, każda osoba, która dziś jest na froncie walki z koronawirusem, powinna być za to dodatkowo wynagradzona. To jest szczególne ryzyko, to jest szczególna odpowiedzialność i szczególnie duży też nakład pracy, która te osoby wkładają, więc za to powinno być dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli rząd pana premiera Morawieckiego chętnie rozdaje nagrody dla swoich, to niech teraz nagrodzi tych, którzy są prawdziwymi bohaterami. Panie pośle, czy Senat pod przywództwem marszałka Tomasza Grodzkiego będzie nad tą ustawą według pana wiedzy pracował szybko? Do tego będą państwo namawiali marszałka Tomasza Grodzkiego? Czy będziemy mieli do czynienia no, też z taką izbą zadumy, refleksji, którą teoretycznie jest Senat i będziemy musieli na tą ustawę czekać długo? No bo przypomnę państwu, że 30 dni Senat ma na rozpatrzenie każdej ustawy. No w tej kadencji przede wszystkim Senat jest izbą prawdziwej debaty. Debaty, której brakuje bardzo mocno w polskim Sejmie.
Ja już teraz widzę i słyszałem deklarację pana marszałka Tomasza Grodzkiego, który mówił, że przyspiesza posiedzenie Senatu. Senat zbierze się w poniedziałek, więc 3 dni wcześniej, więc zakładam, dlaczego że Senat nie jutro, pracować dlaczego będzie nie w pan. weekend, panie pośle? Bo to są też pytania, które się Pani nasuwają. My nie mamy już czasu. Pani redaktor, już pani odpowiadam. Dlatego, że przy tym bałaganie, który jest w Sejmie, nie wiadomo, kiedy ta ustawa wyjdzie z Sejmu. Ja przypomnę, że posiedzenie Sejmu miało być w piątek. No tak. Niestety ten świetnie przygotowany rząd Morawieckiego nie zdążył przygotować ustawy. Potem ustawa miała być przygotowana na poniedziałek rano i w poniedziałek mieliśmy mieć czas na zapoznanie się z tą ustawą. No niestety eksperci od Morawieckiego znów nie zdążyli, znów pandemia ich zaskoczyła. Gdy poprosiliśmy o czas na przeczytanie tej ustawy, na skonsultowanie jej z specjalistami, prosił o to pan przewodniczący Cezary Tomczyk, no to usłyszeliśmy, Boże, nie chcecie pracować nad ustawą. My chcieliśmy tylko tą ustawę poznać. Wczoraj tak świetnie zorganizowano posiedzenie Sejmu, że komisja miała skończyć pracę nad tą ustawą w godzinach popołudniowych i mieliśmy przegłosować tą ustawę wieczorem. O 20 były zaplanowane głosowania. No i znów się okazało, że pani marszałek Witek z panem marszałkiem Terleckim no nie są w stanie zarządzić nawet jednodniowym posiedzeniem Sejmu. Dziś mam nadzieję, ta ustawa wreszcie zostanie przegłosowana i mam nadzieję, że będzie mogła być skierowana do Senatu. Ale w Senacie też trzeba dać senatorom czas, żeby tą ustawę po poprawkach przeczytali, żeby skonsultowali to ze specjalistami. My mówimy o bardzo ważnych rzeczach. Rzeczach, które mogą dotyczyć życia wielu ludzi. I do tego potrzebny jest czas, żeby uczciwie przepracować tą ustawę. Myślę, że w poniedziałek to jest bardzo dobry termin. To i tak jest termin przyspieszony, wychodzący naprzeciw oczekiwaniu rządu. Rządu, który bądźmy szczerze w tej sprawie także zawodzi, bo tydzień czasu przygotowywać ustawę, którą zapowiadali w piątek, to jest jakaś kpina. Rozumiem, że mimo wszystkich niedoskonałości tej ustawy, o których pan wspomniał, Koalicja Obywatelska będzie głosowała za jej przyjęciem. Będziemy, z tego co wiem, właśnie teraz trwa kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiamy na ten temat. Nam bardzo w tej ustawie brakuje fundamentalnych rozwiązań. Ja o tym mówiłem. Mhm. Liczba testów, no tak, wsparcie. Wsparcie finansowe właśnie dla lekarzy, będziemy podejmować w tym zakresie decyzje. To też trochę, pani redaktor, zależy od tego. My chcemy przyjmować ustawę, która naprawdę pomoże. Jeżeli będzie tak, że PiS będzie odrzucał każdą naszą poprawkę, nawet te poprawki rozsądne, bazujące na najlepszych wzorach walki z koronawirusem, które są na świecie, no to będziemy się nad tym bardzo poważnie zastanawiać. To jeżeli pan premier Morawiecki wyciąga rękę do zgody w tej sprawie, no to liczymy na to, że też będzie miał otwartą głowę na dobre pomysły. Na dzisiaj wygląda na to, że pan premier ma wyciągniętą rękę, ale głowę dość zamkniętą, niestety. Wziąć całą władzę, by w chwili próby tchórzliwie uciekać od odpowiedzialności. Całe Prawo i Sprawiedliwość, napisał wczoraj były premier Donald Tusk. Pan także dopatruje się tchórzostwa w szeregach PiSu? No nie tylko PiSu. Ja przede wszystkim dopatruję się tchórzostwa w całym obozie Zjednoczonej Prawicy, bo dla mnie wielką zagadką jest postawa pana prezydenta Dudy. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, kampania wyborcza. Pan Duda fotografuje się, a tu z lekarzami, a tu z ratownikami medycznymi, a tu otwiera linie produkcyjne do produkcji środków dezynfekujących. No i nagle przychodzi druga fala koronawirusa, 10 tysięcy dziennie zachorowań, ludzie umierają, a pan prezydent tweetuje o jakichś mało poważnych rzeczach i nie ma go w tej debacie. Nie pospiesza rządu, nie przedstawia własnych rozwiązań. Ale rozumiem, że według pana jest tchórzem w tej sytuacji? Dobrze to interpretuje, czy idę za daleko? Panie redaktor, jeżeli prezydent Polski nie zajmuje stanowiska w tej sprawie, to tchórzliwie ucieka od problemu. Panie pośle, w kontekście jeszcze oczywiście walki z epidemią koronawirusa pojawiają się nowe plany dotyczące kolejnych obostrzeń, czyli cała Polska w strefie czerwonej i wyłączenie do pracy zdalnej lub hybrydowej starszych klas szkół podstawowych. Dzisiaj te decyzje mają zapaść, dzisiaj mają być ogłoszone. Tymczasem nowy szef Ministerstwa Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, mówi tak, chcemy przejrzeć treści, zwłaszcza w podręcznikach do języka polskiego, historii, do wiedzy o społeczeństwie, by wyeliminować te treści, które są dziedzictwem pedagogiki w stylu
wstydu, która towarzyszyła naszej edukacji w III Rzeczypospolitej. Czy to jest rzeczywiście rzecz tak bardzo konieczna, żeby zajmować się nią w tej chwili, a nie, że pierwsze słowa ministra powinny być skierowane do walki z epidemią w szkołach? Panie redaktor, no tu znowu zadaję pani pytanie, na które odpowiedź moim zdaniem jest oczywista. Dziś pan minister Czarnek powinien poświęcić się temu, aby przygotowywać szkoły do kolejnych dni walki z koronawirusem. On zajmuje się ideologią. No ja rozumiem, że takie jest jego zadanie. On poszedł do Ministerstwa Edukacji z jednej strony, aby walczyć ideologicznie, ale z drugiej strony pewnie, aby wpisywać braci Kaczyńskich jako fundamenty polskiej demokracji właściwie i twórców największych sukcesów w historii Polski. Zapewne tak jest, widać, wiemy od wielu lat, że na tym bardzo panu posłowi Kaczyńskiemu zależy. Ale według mnie poruszyła pani w tym pytaniu znacznie ważniejszy problem. Proszę wybaczyć, że tak mówię, no bo ja widzę także pewien brak logiki w tych obostrzeniach dotyczących szkół edukacji zdalnej. No bo dziś mamy taką sytuację, że w strefie żółtej uczniowie liceów, studenci mogą, czy też powinni uczęszczać na zajęcia zdalnie. To są często osoby, które są, to znaczy są generalnie osoby, które wiedzą, jakie jest zagrożenie, kontrolują to, że założą maseczkę, czy nie założą, jak utrzymują dystans. A dzieciaki w przedszkolach i w najmłodszych klasach mają chodzić i w małych klasach być ścieśnione i zarażać się koronawirusem. No gdzie tu sens, gdzie tu logika? Panie pośle, przepraszam, wejdę w słowo tylko a propos tego, to jest bardzo ważna informacja. Wczoraj u nas tutaj w superraporcie generał Grzegorz Gielerak, no, któremu wiedzy medycznej też odmówić nie można, powiedział, że on widzi w tym logikę, ponieważ te najmłodsze dzieci mają tak skonstruowany układ immunologiczny, że on nie doprowadza do sytuacji, w której te dzieci przenoszą wirusa. Że wirus zostaje zwalczony przez te dzieci, zanim one zaczną zarażać. Tak, to jest wśród tych najmniejszych, dlatego wyłącza się starsze, a te najmniejsze zostawia. Według niego tak jest, więc być może, skoro mamy słuchać ekspertów, to nie wpadajmy w panikę, jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci. Wie pani, tak, ja chętnie posłucham takich rad ekspertów, rzeczywiście, ale sam jestem ojcem dzieci w wieku przedszkolnym. Mhm. I patrzę, co się dzieje w warszawskich przedszkolach, bo tutaj do przedszkola uczęszczają moje dzieci. Tam coraz więcej jest sytuacji, że rodzice dzieci przedszkolnych chorują. No, nie trzeba być wielkim naukowcem, aby nie domyślać się, że jeżeli ktoś ze sobą przebywa w jednym gospodarstwie domowym, to pewnie zarazi kolejne osoby. Wie pani, można oczywiście podchodzić do tego z taką pewną nonszalancją, mówić, no dzieci przechodzą prawie bezobjawowo, ich układ immunologiczny poradzi sobie z chorobą. Tak, poradzi sobie. Tak, tu zgadzam się, co jeżeli chodzi o wiedzę medyczną, nie dyskutuję tutaj z ekspertem. Natomiast dyskutuję z pewnym faktem, że potem te dzieci jadą do swoich dziadków, jadą do... No tak, tylko według pana generała dzieci nie zarażają takie małe. No i co teraz? Świetnie, świetnie, to ja proponuję, aby pan generał pojechał do jakiejkolwiek szkoły w Warszawie chociażby, ale myślę, że w całej Polsce i zapytał nauczycieli, jakie mają problemy z koronawirusem. Ilu rodziców nagle zgłasza to, że zachorowali na koronawirusa. Jakoś w pierwszej fali pandemii nie zachorowali, teraz gdy dzieci wróciły do szkół, zachorowali. Ja po prostu chciałbym, żeby to było logiczne i nic więcej. Czyli pan uważa, jeżeli wszystkie szkoły powinny pracować zdalnie? Ja uważam, że powinien dyrektor szkoły mieć zdolność podjęcia decyzji w tym zakresie. Bo jeżeli dziś musi kierować się opinią sanepidu, do którego nie można się dodzwonić, no to powiedziałbym, jego decyzyjność jest dość ograniczona. Zresztą, żeby było jasne, ja tutaj chylę czoła przed pracownikami sanepidu, bo oni wykonują gigantyczną pracę. Ale tak jak jest to niestety w większości zawodów związanych z tą pandemią, są w sposób właściwy nieprzygotowani do tego. A też na to był czas. Rząd powinien 6 miesięcy temu przeznaczyć środki na sanepid, dać tym ludziom oręż do walki z pandemią. No ale wczoraj były minister zdrowia, obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprost i bez ogródek stwierdził, że nie da się przewidzieć, jak się rozwinie epidemia. No więc o czym my rozmawiamy. Panie pośle, a propos jeszcze tego, że bardzo duże nakłady są potrzebne.
Ale przepraszam, bo mówi pani o panu wojewodzie Radziwile. Ja mam pewien problem, jak słucham tych rad pana wojewody Radziwiła, bo ja wiem od lekarzy w Warszawie, jak działa urząd wojewódzki, od lekarzy na Mazowszu, i wiem, jak działa urząd wojewódzki. Ja wiem, że w ramach tej powszechnej chęci mobilizowania wszystkich lekarzy do walki z koronawirusem, urząd wojewódzki, na przykład, były przypadki, że wzywał osoby dawno już nieżyjące. Nie tak dawno głośna była sprawa, jak chorych na koronawirusa wysyłano do jednego ze szpitali powiatowych, tylko, i to urząd wojewódzki to robił, tylko nagle okazało się, że ten szpital jest zamknięty. No taki panuje bałagan w urzędzie wojewódzkim zarządzanym przez pana Radziwiła. Pan Radziwiłł niech lepiej już nie doradza, niech nie chodzi po mediach, niech nie udziela wywiadów, tylko niech się weźmie za robotę. Panie pośle, na walkę z koronawirusem potrzebne są ogromne pieniądze, to wiemy wszyscy. Tymczasem ja myślę, że to może umknąć nam wszystkim, dlatego o tym wspomnę, żeby nie umknęło w kontekście walki z epidemią. Kraje strefy euro właśnie opublikowały swoje krajowe budżety. Według naszego ministerstwa deficyt całego sektora w Polsce to będzie 12% PKB, czyli 270 miliardów złotych. Będzie największy w całej Unii Europejskiej. I to są tylko i wyłącznie prognozy. Ja przypominam sobie początek tego roku, kiedy mówiono o 100% zrównoważonym budżecie. No teraz okazuje się, że ten budżet, no, w ogóle kategoria zrównoważenia w nim nie istnieje. Więc obawiam się, że sytuacja może być jeszcze gorsza. Ale ma pani rację. Potrzeba pieniędzy. Potrzeba pieniędzy przede wszystkim na walkę z koronawirusem, więc dziś, bo ja jestem realistą, zdaję sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy, to nie jest tak, że da się dowolnie przesuwać pieniądze, ale da się szukać oszczędności tam, gdzie wydatki dziś są drugorzędne, a może trzecio czy czwartorzędne. Mhm. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest, że w projekcie budżetu na 2021 rok znowu wzrastają pieniądze na kancelarię premiera. Po co wzrastają? Znaczy po to, żeby pan premier Morawiecki latał po mównicy sejmowej i pokazywał coś. No, bardziej, że rząd został uszczuplony ze względu na to, że miały być oszczędności. Ale to jest taka stara zasada z Kubusia Fatalisty, a mianowicie zwalniają, a to znaczy, że będą zatrudniać. No i w przypadku pana premiera Morawieckiego to się w 100% sprawdza. Oni zawsze zwalniają wiceministrów albo ministrów, a po kilku miesiącach okazuje się, że jest ich jeszcze więcej. Panie pośle, na koniec jeszcze bardzo ważna sprawa. Dziś o godzinie 11 Trybunał Konstytucyjny ma zająć się kwestią ustawy aborcyjnej, sprawą konkretnie dopuszczalności aborcji, między innymi w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu albo też ciąży, która powstaje w wyniku przestępstwa, nazwijmy to wprost, gwałtu. Czy jest sens, pana zdaniem, naruszać kompromis aborcyjny z 93 roku i co państwo jako opozycja mają zamiar zrobić, jak wspomóc polskie kobiety w sytuacji, gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta ustawa jest niezgodna z polską ustawą zasadniczą? No przede wszystkim widać, że po raz kolejny metodą dla rządzących na odwracanie uwagi społeczeństwa od bieżących problemów jest zaostrzanie sporu ideologicznego. To znaczy wchodzenie w takie restrykcyjne, antykobiece prawo. No, nikt nie ma wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny to dziś jest ekspozytura z Nowogrodzkiej. Pani Przyłębska wykona wszystko, co robi Kaczyński. Dziś moim zdaniem Trybunał powinien w sposób oczywisty powiedzieć, że kompromis aborcyjny jest wartością, ale obawiam się, że tak nie będzie. No i w związku z tym dlatego ja ponawiam moje pytanie, które jest ważniejsze zdecydowanie, przepraszam, od tego, co już zostało wielokrotnie przez państwa powiedziane, czyli co opozycja ma zamiar z tym fantem zrobić, jeśli się okaże, że jest taki, a nie inny wyrok Trybunału? Przede wszystkim zobaczymy uzasadnienie tego wyroku i wtedy będziemy podejmować decyzję. Jedno jest pewne. Nie pozwolimy na to, aby wprowadzać prawo nieludzkie wobec kobiet. Zobaczymy, czy będziemy zgłaszać własne inicjatywy w tym zakresie, czy jaka będzie forma naszej działalności. Jedno jest pewne. W tej sprawie będziemy po stronie kobiet, będziemy bronić prawa kobiety do tego, żeby mogła decydować o rzeczy fundamentalnej dla każdej z kobiet.
Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej, poseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Proszę na siebie uważać. Bardzo dużo zdrowia. Życzę. I dobrego dnia. Uważajcie państwo na siebie. Tak, uważajmy na siebie przede wszystkim. Dziękuję i do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzycki i Marcin Kierwiński. Dziękuję bardzo. Teraz przypomnijmy sobie, co wczoraj w Sejmie podczas debaty dotyczącej przygotowania Polski do walki z epidemią koronawirusa mówił premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę państwa gościem Katarzyna Kotula z Lewicy. Jedna, co ważne w kontekście o czym będziemy rozmawiać, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Na pewno mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem. Z drugą falą i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19. Teoria odporności stadnej. Otóż zdaniem tego communis opinio doctorum jest to błędna teoria, ponieważ niezależnie od tego, że dość duża część populacji może ulec zakażeniu, co zresztą grozi ogromną falą zgonów, to po drugie nie ma tutaj żadnej gwarancji, że za chwilę nie wybuchnie fala ogniska, szerokie ogniska w różnych innych miejscach społeczeństwa i że taka strategia może prowadzić. I widzimy to po niektórych państwach. Przypomnijcie sobie strategię Szwecji. Zwiększenie liczby łóżek od początku września do dzisiaj z 6 tysięcy łóżek tylko przeznaczonych na leczenie pacjentów z koronawirusem. Z 6 tysięcy na 16 tysięcy. Kupowaliśmy przede wszystkim sprzęt, który leczy najciężej chorych na koronawirusa, czyli respiratory. Respiratorów kupiliśmy tyle, że również potroiliśmy stan łóżek z respiratorami między sierpniem a dniem dzisiejszym 3,5-krotnie. Ale mało tego. Mamy na magazynach Agencji Rezerw Materiałowych ponad 2,5 tysiąca respiratorów, które są gotowe do podłączenia. Zanim powitam naszego kolejnego gościa i będziemy rozmawiać o sprawach bieżących, to ja tylko jeszcze państwa zachęcam, bo uruchomiliśmy taki nowy kanał komunikacji między nami a państwem. Zachęcamy do tego, aby zadawali państwo naszym gościom pytania na Twitterze z hashtagiem koniecznie Super Raport. Będziemy próbowali je wyłapywać i na bieżąco zadawać się naszym gościom, oczywiście w miarę naszych możliwości. Przypomnę, hashtag Super Raport na Twitterze. Zapraszamy. A teraz już pora na kolejną odsłonę Ekspresu Biedrzyckiej. Katarzyna Kotula będzie państwa gościem. Posłanka Lewicy, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, Katarzyna Kotula, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Państwa gościem przede wszystkim. Dzień dobry, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam panią redaktor serdecznie i witam państwa. Pani poseł, Lewica wyszła z taką inicjatywą, z takim projektem, żeby karać grzywną lub więzieniem wszystkich tych, którzy podważają istnienie epidemii i twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak koronawirus. Jak państwo sobie to wyobrażają? No, pani redaktor, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, że od marca, od kiedy faktycznie pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został zdiagnozowany, my mieliśmy ogromną falę zalewu dezinformacji i fake newsów i one początkowo dotyczyły jakichś prawdopodobnych lockdownów, zamknięcia granic, ale także różnych informacji fałszywych oczywiście, kolportowanych poprzez przede wszystkim media społecznościowe. Ale w momencie, w którym mamy 10 tysięcy nowych przypadków ujawnionych codziennie, to takie, można powiedzieć, rozpowszechnianie informacji o tym, że na przykład chociażby maseczki są groźne i szkodliwe dla zdrowia, no może zagrażać bezpieczeństwu innych ludzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy w tym momencie już zareagowali, bo w tym momencie nie są już to tylko fake newsy, jakieś informacje, które znajomi rozpowszechniają sobie, ale ma to realne znaczenie dla zdrowia i życia innych ludzi i jest to niebezpieczne po prostu. Dobrze, pani poseł, tylko ja nie pytam o przyczynę, bo ona jest dla mnie oczywista, tylko pytam o to, jak państwo sobie to wyobrażają w praktyce, bo większość antykowidowców tak zwanych, ludzi, którzy próbują innym wmawiać, że tej epidemii nie ma, działają głównie w sferze internetu. Jak to ścigać? Jak to weryfikować? Bo tutaj jakoś mi się zupełnie ten pomysł nie klei z możliwościami codziennej rzeczywistości. Panie redaktor, ale wiele państw wdrożyło już takie różne mechanizmy właśnie dotyczące mediów społecznościowych. Ja nawet dziś trafiłam na dwie informacje udostępnione przez osoby,
które są Polakami, ale mieszkają za granicą i pewnie to szło z zagranicznych serwerów. Ja tę wiadomość jeszcze wczoraj mogłam odczytać i ona była widoczna od razu. I ona właśnie była informacją o tym, jak bardzo szkodliwe są maseczki. I tam właściwie miała być pokazana nawet, pokazany miał być jakiś ciężki stan zdrowia któregoś z pacjentów, który oczywiście z powodu maseczek teoretycznie miał umrzeć. Dziś już na tą informację naklejony był znaczek świadczący o tym, że to jest fake news, że to jest fałszywa, niepoparta żadnymi badaniami naukowymi informacja. Więc są na to sposoby i myślę, że takich sposobów należy używać. My musimy mieć świadomość, ponieważ w tym zalewie informacji bardzo często też dzieci i młodzież nie są w stanie oddzielić tego, co jest prawdą, a co jest fake newsem. I przede wszystkim tutaj w tej sferze jest to niebezpieczne. Tylko jak tych ludzi namierzyć? Także są takie mechanizmy. Jak tych ludzi namierzyć? No przede wszystkim to są po prostu gotowe aplikacje internetowe, które w ten sposób mogą blokować treści, które są niesprawdzone. To pani zdaniem, inne państwa już to robią. Czy pani zdaniem ten pomysł spotka się z akceptacją większości parlamentarnej? No mam nadzieję, że tak. No proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo zmieniła się narracja, ale też i sposób zachowania chociażby posłów Konfederacji, którzy początkowo bardzo agresywnie podchodzili do tego tematu maseczek. Ja przypomnę, że jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu na sali sejmowej była awantura z udziałem posłów Konfederacji i z udziałem marszałków Sejmu. W tym momencie widzimy, że posłowie Konfederacji, którzy początkowo, a to zostało zauważone gdzieś na zewnątrz, robiąc zakupy w sklepie, nosili maseczki, robili ostentacyjnie show w Sejmie, nie zakładając ich, wchodząc na przykład na mównicę, czy będąc obecnymi na sali, chociaż wiadomo było, że to jest niebezpieczeństwo przede wszystkim dla pracowników Sejmu, już nie tylko innych kolegów i koleżanek posłów, a dziś już widzimy, że wszyscy posłowie Konfederacji noszą maseczki. Mm-hmm. No, bo ja mam wrażenie, że posłowie Konfederacji próbowali pokazać przez to ostentacyjne zachowanie, że jednak to powinno być gdzieś prawnie uregulowane noszenie maseczek, bo rzeczywiście nie było i to, że pani marszałek Witek stwierdzi sobie, że coś trzeba robić, to jeszcze niekoniecznie ma status prawa w związku z tym, stąd pewnie wpisanie do ustawy kwestii noszenia maseczek. Lewica zaproponowała właśnie taką ustawę. Mm-hmm. Dobrze. Pani poseł, czy Lewica będzie głosowała dzisiaj za przyjęciem tej ustawy covidowej, nad którą wczoraj Komisja Zdrowia pracowała do drugiej w nocy, dzisiaj właściwie? Ja powiem szczerze, pani redaktorze, my jeszcze konsultujemy te głosowania. O drugiej w nocy zakończyła się Komisja Zdrowia. My tak naprawdę analizujemy bardzo szczegółowo wszystkie poprawki, a ponieważ dzisiaj jest taki dzień, w którym bardzo dużo się dzieje, bo za chwilę będziemy pod Trybunałem Konstytucyjnym, to w międzyczasie nasi eksperci analizują te poprawki, za chwilę zapadną ostateczne decyzje. No pani widzi, jak wygląda procedowanie tej ustawy, to zupełnie nie tak powinno wyglądać. Natomiast niestety jest na czasu na decyzję bardzo mało. Mamy swoje wyrobione opinie co do większości poprawek i będziemy to też uzależniać od tego, czy one będą zblokowane, czy też nie, jak będzie szło głosowanie związane z poprawkami, także tymi, które zaproponowała Lewica. Jak Lewica ocenia działania rządu, jeśli chodzi o walkę z epidemią koronawirusa i wczorajszą informację premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie? Ja miałam wczoraj okazję, pani redaktor, zadać pytanie premierowi, przerwane przez marszałka Terleckiego, ale chciałam zapytać przede wszystkim o to, o czym bardzo dużo premier wczoraj mówił, a mówił on o tym, że nasza baza łóżek przede wszystkim, które mają być przeznaczone dla pacjentów walczących z koronawirusem, powiększa się. Powtarzał to później wielokrotnie minister zdrowia, także te dodatkowe łóżka były wczoraj odmieniane przez wszystkie przypadki. My wiemy, że to nie jest prawda. Wiemy też, że są przypadki, w których odbierane są łóżka, a także sprzęt ufundowany przez WOŚP pana Owsiaka. To nie jest jakaś przypadkowa sytuacja, tylko to się zdarzyło już w wielu różnych szpitalach. No i jeżeli wrócimy do marca tego roku i zobaczymy, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy rozmawialiśmy o koronawirusie, ale nie mieliśmy jeszcze tego pierwszego przypadku, ale później nawet kiedy ten wzrost utrzymywał się na poziomie około 1000 przypadków, to przecież mieliśmy pełną świadomość i rząd miał pełną wiedzę o tym, że koronawirus uderzy ze zdwojoną siłą na jesieni. Co robił rząd przez 7 miesięcy, nie wiem. Natomiast jestem przekonana, że miał dobre wzorce. No, jeżeli popatrzymy chociażby na Niemcy, które już w kwietniu zaszczepiły większość obywateli po 60 roku życia. Najpierw były to szczepienia na pneumokoki, które oczywiście miały zapobiec tym różnym powikłaniom górnych dróg oddechowych. Później pacjenci operacyjni zostali dodatkowo zaszczepieni szczepieniami na przykład na krztusie, czyli takie szczepionki przypominające. I jesienią wszystkie osoby w wieku po 60 roku życia, ale także inne osoby, które były chętne,
miały możliwość zaszczepienia się na grypę. No, był czas, żeby przygotować szczepienia, był czas, żeby przygotować większą ilość testów. Słowacja, 5-milionowa Słowacja zamówiła 13 milionów testów, bo ma świadomość pełną, że najważniejsze dzisiaj to testować i oddzielić pacjentów, tych, którzy faktycznie mają objawy i jest to koronawirus, od tych pacjentów, którzy mają objawy podobne do koronawirusa, ale jest to na przykład tylko grypa albo właśnie inne choroby górnych dróg oddechowych. Dzisiaj jest najważniejsze rozdzielenie tych pacjentów, przetestowanie, zapewnienie szczepień. Tylko w ten sposób możemy dziś to spowolnić. No i rząd po prostu przespał. Przespał 7 miesięcy, przespał wakacje, minister edukacji nie przygotował szkoły. Dzisiaj mamy naprawdę dramatyczną sytuację. Ja jestem posłanką z 20-kilkutysięcznego miasteczka. Dzwonią do mnie rodzice. Mówią o tym, że boją się puszczać swoje dzieci po prostu do szkoły. Mamy coraz więcej przypadków dzieci, które też mają pozytywny wynik testu na koronawirusa. No i ja naprawdę nie czuję, żeby rząd ani minister edukacji na przykład jakkolwiek przygotowali nas do tego roku szkolnego. No, minister edukacji na razie zapowiada analizę wszystkich podręczników dotyczących języka polskiego, historii, WOS-u w sprawie złych złogów, które niosła ze sobą Trzecia Rzeczypospolita. Pani pewnie słyszała tę wypowiedź Przemysława Czarnka. Pani redaktor, byłam nauczycielką 20 lat, byłam też dyrektorką własnej szkoły i mam ogromne doświadczenie i wiem, jak bardzo ważne jest, żeby na bieżąco planować w takich sytuacjach kryzysowych to, co nastąpi. My przecież nie wiemy, czy w ogóle uda się zrealizować podstawę programową i na ile. I teraz patrząc na dzieci, które dopiero poszły do szkoły i za nimi jest pierwsza klasa w tamtym roku, przerwana w połowie roku, to bardzo różnie wyglądała ta realizacja podstawy programowej w zależności od tego, jak radzi sobie po prostu szkoła z tą sytuacją. Bywa z tym bardzo różnie. No, czekam na plan. Czekam na jakieś pomysły na to, jak po prostu przetrwać ten rok, bo za rok znowu staniemy w obliczu decyzji dotyczących egzaminów maturalnych, egzaminów klas ósmych, a widzieliśmy, że był w tym roku z tym ogromny problem. Pani poseł, czyli rozumiem, że pani jako nauczyciel, jako była dyrektor szkoły uważa, że z góry, nie wypowiem tego słowa, premier Mateusz Morawiecki i cały rząd powinien podjąć decyzję o pracy zdalnej wszystkich uczniów, także ze szkół podstawowych, czy jednak te decyzje powinno pozostawić się dyrektorom placówek? Ja uważam, że te decyzje powinno się pozostawić dyrektorom placówek. Te sytuacje są naprawdę bardzo różne w zależności od szkoły, od liczby uczniów, którzy do tej szkoły uczęszczają przede wszystkim. No i także, no proszę zwrócić uwagę, ja dostaję takie sygnały od dyrektorów szkół, że oni mają problemy z utrzymaniem ciągłości nauczania po prostu, ponieważ duża, ogromna ilość nauczycieli idzie na kwarantannę. Część z nich oczywiście dostaje pozytywny wynik, ale część z nich po prostu jest na kwarantannie i w tym momencie wyłączona jest z pracy i dyrektorzy mają z tym ogromny problem. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby teraz zastanowienie się, i to jest to, co Lewica proponuje, nad taką dwutygodniową przerwą. To nie do końca byłyby ferie jesienne, choć można by było uznać, że jest to pewnego rodzaju przerwa dydaktyczna. W tym czasie należałoby opracować wspólne platformy, zunifikowane platformy do nauczania dla wszystkich szkół. Nauczyciele w tym czasie mogliby zostać dobrze przeszkoleni i moglibyśmy się zastanowić do okresu Świąt Bożego Narodzenia, kiedy widzielibyśmy, jakie będą te nowe statystyki, co zrobimy dalej, tak? Czyli jak będzie wyglądał ten drugi semestr. No ja uważam, że możemy być w czerwcu w sytuacji, w której możemy powiedzieć, że półtora roku, prawie dwa lata poszło na marne po prostu. Ja myślę, że te różnice w poziomie uczniów będą ogromne. Pani poseł, to teraz druga kwestia, bo o niej też nie można zapominać. Dzisiaj o godzinie 11, jak pani już wspomniała, w Trybunale Konstytucyjnym zapadnie wyrok w sprawie zgodności z konstytucją ustawy aborcyjnej. A właściwie tego, czy można ją dopuszczać w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu lub też ciąży, która jest wynikiem gwałtu. 3 lata temu pierwszy wniosek w tej sprawie został złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani sądzi, dlaczego akurat dziś Trybunał postanowił się tym zająć? No, pani redaktor, to jest dosyć jasna sytuacja. Jeśli postawimy na szali po jednej stronie emocje związane z tym, że faktycznie ta druga fala koronawirusa zaskoczyła rządzących, ale też myślę, że wielu obywateli, którzy jednak nie byli przygotowani na to, że faktycznie ta sytuacja w Polsce może trochę przypominać sytuację we Włoszech, w Lombardii. Mhm. I jeśli na jednej szali mamy te emocje związane z powstawaniem właśnie szpitala na Stadionie Narodowym i obywatele czytają takie informacje, w których widzą, że będą tam też chłodnie, czyli mają pełną świadomość, że rząd wie, że może być źle, a z drugiej strony na tej samej szali postawimy prawa kobiet i prawo do przerywania ciąży, no to jest oczywiste, że na dzień dzisiejszy społeczeństwo bardziej jest zajęte tymi emocjami,
które oscylują wokół tego, jak utrzymać miejsce pracy, jak zabezpieczyć swoje zdrowie i życie i jak zabezpieczyć swoich najbliższych. To jest dzisiaj najważniejsze, to są sprawy priorytetowe. No i niestety w tym momencie trudno jest przebić się do świadomości z tym, co właśnie może się za chwilę dzisiaj wydarzyć, bo jeżeli ten wyrok zapadnie, jeśli zapadnie wyrok dotyczący przesłanki embriopatologicznej i Polki nie będą mogły przerywać ciąży z powodu ciężkich, nieodwracalnych wad płodu, no to będziemy mieć w Polsce najsurowsze prawo aborcyjne, takie, które istnieje tylko na Malcie i w Watykanie. Pani poseł, tak dla tych, którzy się zupełnie nie orientują w tych wszystkich kruczkach prawnych, proszę nam wyjaśnić, jeśli dziś zapadnie taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzi wprost, że rzeczywiście ta ustawa aborcyjna narusza polską konstytucję, to co to oznacza? Czy to oznacza, że od momentu publikacji tego wyroku kobiety w Polsce nie mogą już, na przykład będąc zgwałcone, te kobiety, które zaszły w ciąży, nie będą mogły przerywać ciąży? Czy to oznacza, że sprawa wraca do Sejmu i trzeba będzie pracować nad nowym projektem i wypracowywać nowy kompromis aborcyjny? Co to tak naprawdę oznacza prawnie dla kobiet? Bo my mówimy, czego dotyczy problem, ale nie mówimy, co tak naprawdę oznacza dzisiaj wyrok Trybunału, który zapadnie, taki lub inny. Tak, pani redaktor, ja postaram się bardzo krótko wytłumaczyć, ponieważ istnieje masa dezinformacji. Nawet w pani pytaniu faktycznie było coś, co prawdą nie jest, ale być może po prostu nie ma pani świadomości. Dziś na podstawie ustawy z 1993 roku można w Polsce przerywać ciążę z trzech powodów. Jednym z nich jest zagrożenie życia matki, drugim z nich jest ciąża, która jest wynikiem czynu zabronionego, w tym przypadku gwałtu, ale ta trzecia przesłanka i tylko tą trzecią przesłanką będzie zajmował się Trybunał Konstytucyjny, dotyczy przerywania ciąży w przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu. Tak, czyli tamte dwie przesłanki nie są dziś ruszane w Trybunale. To teraz pani powiem, jak to wygląda w statystykach. W 2018 roku, co roku jest to około 1100 aborcji. Przeważnie przypadek ciąży z gwałtu to jest tylko jeden przypadek rocznie. W 2018 roku nie było żadnego. Kobiety, jeżeli faktycznie zachodzą w ciąży w przypadku czynu zabronionego, często nie są w stanie przejść procedur na czas i usuwają ciążę po prostu w podziemiu albo samodzielnie w domu za pomocą aborcji farmakologicznej. Zagrożenie życia matki to 55 przypadków, więc na 1100, 1050 przypadków to są ciężkie, nieodwracalne wady płodu. Prawica mówi, kłamie właściwie, że chodzi o przypadki zespołu Downa. Nie, w 1000 przypadków aborcji, 200 przypadków maksymalnie to są przypadki podejrzenia zespołu Downa. Cała reszta, czyli te 80%, to są ciężkie wady genetyczne. To jest zespół Edwardsa, zespół Pato. To są wady w 100% śmiertelne. Często ten płód nie ma wykształconego mózgowia, ma zrośnięty przełyk i on jest skazany na śmierć po urodzeniu. To znaczy medycyna jest tu bezsilna, nie ma żadnej możliwości uratowania takiego płodu. Moja bliska przyjaciółka przeszła na taki zabieg przerywania ciąży dosłownie w sierpniu tego roku. Jest osobą z podwójnym obywatelstwem polsko-amerykańskim. Udała się do szpitala w trzeciej ciąży, jest w wieku 30 kilku lat i to był koniec piątego miesiąca, więc dość zaawansowana ciąża i dowiedziała się o tym, że nie rozwija się pęcherz moczowy, on jest właściwie niewidoczny na USG. Lekarz zasłaniał się klauzulą sumienia i odmówił prawa do wykonania aborcji. Usilnie starał się przez tydzień czasu poprzez pewne procedury medyczne uzupełniać płyny, tak aby faktycznie próbować zobaczyć ten pęcherz moczowy, ponieważ powiedział, że on nie zgodzi się na aborcję. Choć zgodnie z prawem obowiązującym dzisiaj w Polsce ta pacjentka powinna to prawo otrzymać. Po naszej interwencji, po interwencji prawników, także konsultanta wojewódzkiego i wyposażeniu tej pacjentki w odpowiednią wiedzę, w odpowiednie dokumenty, jakie są jej prawa, pacjentka faktycznie otrzymała taką możliwość. W tym momencie płód z powodu tych, można powiedzieć, tortur, które były przeprowadzone na pacjentce, obumarł, ale pacjentka była zmuszona do urodzenia martwego płodu i proszę mi wierzyć, że to się odbywa w ten sposób, że pacjentka dostaje tabletkę, udaje się do łazienki z poleceniem, że ma w tej łazience samodzielnie, bez pomocy personelu urodzić, nie patrzeć na ten płód i zawołać personel medyczny, kiedy będzie już po wszystkim. No, pani redaktor, no chyba sama pani widzi po tym opisie, że my mówimy naprawdę o dramatycznej sytuacji, mówimy po prostu o czymś, co jest torturą dla kobiet. No i ja jestem przekonana, że jeśli taki wyrok zapadnie, niestety jest tak, że myślę, że lekarze nie widzą tego i nie rozumieją tego, że tak naprawdę to jest marionetkowy Trybunał Konstytucyjny, że my nie powinniśmy absolutnie respektować tych decyzji, które są wydane, no ale obawiam się, że lekarze niestety nie będą chcieli wykonywać aborcji. Prędzej czy później będziemy mieli do czynienia ze zgonem kobiet.
Pani poseł, wejdę słowo, powtórzę pytanie. Co jeżeli dzisiaj Trybunał Konstytucyjny uzna, że przerywanie ciąży z powodu ciężkiego upośledzenia płodu, czyli to po prostu prawo zaczyna obowiązywać, koniec, kropka. Tak. Może być tak, ja tak podejrzewam, że może być tak. My czekałyśmy na to, że być może faktycznie zostanie ta rozprawa dzisiaj odroczona, no bo wiemy, że przecież we wtorek nie odbyły się dwie rozprawy, ale ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, które pociąga za sznurki w tym teatrze zdarzeń, jest przekonane, że to jest idealny moment, żeby wprowadzić w Polsce po prostu piekło kobiet, bo nikt nie będzie protestował, bo mamy ograniczenia, bo nie możemy wyjść masowo na ulicę. Ja jestem też przekonana, a przyglądam się prawu aborcyjnemu od 20 lat, że będzie u nas po prostu za jakiś czas tak jak w Irlandii, czyli że wahadło przewróci się na drugą stronę i aborcja będzie w Polsce po prostu legalna. No właśnie, dlatego, pani poseł, jakie będą konsekwencje, tak realnie i praktycznie, takiego wyroku Trybunału? Oczywiście zakładając, że cały czas mówimy o wyroku, który mówi o tym, że niezgodnie z konstytucją jest przerywanie ciąży w takim przypadku. Co to oznacza dla podziemia aborcyjnego, dla polskich kobiet? Jak będzie wyglądała sytuacja w tej chwili, jeżeli ten wyrok zapadnie dzisiaj? Pani redaktor, ja mieszkam na granicy polsko-niemieckiej pod Szczecinem. Po stronie niemieckiej mamy klinikę, do której przyjeżdżają masowo Polki przerywać ciążę. To są najczęściej kobiety w wieku po 30 roku życia, choć nie chciałabym generalizować, ale tak po prostu jest. To są często kobiety, które po prostu mają dzieci i przyjeżdżają usuwać niechciane ciąże. Więc na pewno rozkwit podziemia aborcyjnego. Ale ja chciałabym przypomnieć, że w Polsce aborcja farmakologiczna wykonana samodzielnie w domu jest legalna i na taki rodzaj aborcji decyduje się wiele kobiet, bo aborcji po prostu nie da się zakazać. Aborcja była, jest i będzie. I nawet ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie spowoduje zmiany. Kobieta, która chce przerwać ciążę, po prostu znajdzie sposób. To jest absolutnie hipokryzja, to co próbują zrobić politycy prawicy, dlatego że będziemy za chwilę mówić, że rocznie jest tylko 56 aborcji, co oczywiście nie będzie prawdą, no bo rocznie będzie ich nadal 100-120 tysięcy. Mm-hmm. A jak będzie rozkwitało i czy będzie rozkwitało, pani zdaniem, podziemie aborcyjne i jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowotne Polek? No tak, pani redaktor, tak jak mówiłam, będzie się na pewno zdarzało, że kobiety zmuszone do donoszenia tej ciąży będą narażone na utratę zdrowia i życia, bo lekarze, ginekolodzy mówią o tym, że takie ciąże mogą być po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia. My w 2003 roku mieliśmy przypadek Agaty Lamczak, która została zdiagnozowana z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ale nie była leczona dlatego, że była w ciąży. W związku z tym odmówiono jej prawa do leczenia, była leczona tylko i wyłącznie APAP-em, odmówiono jej nawet prawa do diagnozowania pełnego i Agata po prostu zmarła. No, takich przypadków będzie więcej i nie wiem, być może będzie tak, że politycy obudzą się dopiero wtedy, kiedy kobiety faktycznie zaczną umierać. No ale rozkwit podziemia aborcyjnego jest gwarantowany. Kobiety w Polsce są solidarne i zawsze sobie jakoś poradzą. Już dzisiaj wspierają się i pomagają sobie. Istnieje dużo środowisk kobiecych, które pomagają kobietom po prostu uzyskać dostęp do bezpiecznej aborcji, którą mogą same przeprowadzić w domu. I jestem pewna, że to się po prostu nadal będzie działo. Więc czym innym będzie zapis prawny, a czym innym będzie rzeczywistość. Pani poseł, a co pani odpowie tak zwanym obrońcom życia? I z tego, co widzę też wielu naszym widzom, głównie, co za zaskoczenie, płci męskiej, którzy piszą, że to jest morderstwo po prostu i że każde dziecko poczęte powinno mieć prawo do życia, koniec, kropka. Co pani im odpowie? Pani redaktor, ja poza tym, że zajmuję się tematem aborcji, zajmuję się pomocą i prawem związanym z osobami z niepełnosprawnościami i wsparciem dla ich opiekunów. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce 95% opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych to są kobiety. To znaczy rodzi się pytanie, gdzie są mężczyźni? Mężczyźni bardzo często odchodzą od kobiet, które rodzą dzieci z niepełnosprawnościami, zostawiają je same. Państwo też nie jest przygotowane na to, żeby udzielić takiego wsparcia, żeby te kobiety faktycznie mogły sobie dobrze poradzić. Więc no jest takie amerykańskie powiedzenie, że gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę, aborcja byłaby błogosławieństwem. Ja się z nim w pełni zgadzam. Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie. Rozumiem, że Lewica wybiera się dzisiaj przed Trybunał Konstytucyjny. Tak, na mnie czeka już taksówka za oknem dosłownie w tej chwili. Udajemy się pod Trybunał Konstytucyjny i będziemy tam obecne, żeby pilnować i patrzeć na ręce tym sędziom, którzy będą dziś podejmowali decyzję o życiu i zdrowiu kobiet. A jak pani obstawia, jaki będzie wyrok? Jakie pani ma przeczucie, jaką pani ma intuicję, jaką pani ma wiedzę, bo być może jakąś ma?
Dziś rano byłam pewna, że być może ta rozprawa zostanie odwołana ze względu na to, co wydarzyło się wcześniej, ale teraz powiem szczerze, że jestem przekonana, że po prostu PiS chce to zrobić. No, to nie jest apolityczny Trybunał Konstytucyjny. Tam po prostu realizuje się decyzje wydane na Nowogrodzkiej. Być może jest to jakiś prezent też dla ojca Rydzyka po tej ustawie Piątka dla Zwierząt, która skłóciła środowisko prawicowe. Myślę, że na szali, na ołtarzu można złożyć po prostu zdrowie i życie kobiet, bo ktoś tam właśnie w siedzibie PiS-u uznał, że tak będzie teraz wygodnie i dobrze politycznie. Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Bardzo dziękuję pani poseł za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Proszę na siebie uważać. Do zobaczenia. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo. To był Ekspres Biedrzycki. Dzisiaj Adam Feder, bez wątpienia, szczególnie po tej rozmowie, po tym, co czytam, co państwo wypisują poniekąd czasem na czacie, wychodzi nam naprzeciw i mówi o podziałach. I cały czas próbuje przekonywać, że będzie dobrze. Czas na zgodę, powtarzają politycy PiSu. Podzielone społeczeństwo oznacza słabe państwo. My, Polacy, przekonaliśmy się o tym, jak żaden inny naród w historii, napisał premier Morawiecki i zamieścił w internecie zdjęcie pomalowanej w biało-czerwone pasy pękniętej cegły. Nieprawdopodobna sytuacja, ten gest, ta ręka wyciągnięta w stronę opozycji i nie jest to zaciśnięta pięść, ale ręka wyciągnięta na zgodę. No, dotąd wyborcy partii opozycyjnych oglądali raczej takie gesty. Teraz taka bardzo krótka historia dzielenia Polski i Polaków. Zaczęło się od rozbicia dzielnicowego, potem były rozbiory, pierwszy, drugi oraz trzeci, a następnie pojawili się Tusk i Kaczyński. No i jedni widzą ten podział tak, inni znów całkiem odwrotnie, no ale to nie dziwi, bo Polska jest przecież na pół podzielona. Mimo, że nasz nowy polski wieszcz Rymkiewicz uważa, że to, co nas podzieliło, to się już nie sklei, bo nie można oddać Polski w ręce jej złodziei, to premier jednak nagle zachęca opozycję, żeby poszukać razem wspólnego języka. No to tak a propos tego języka, ja proponuję po kolei, zamiast element animalny mówimy element humanoidalny, zamiast ukryta opcja niemiecka, warto powiedzieć jawna opcja polska. Tego najgorszego sortu. Polaków. A zamiast tego mówimy prima sort Polaków. Nie wycierajcie swoich mord tradyckich. No tu dobrze byłoby powiedzieć na przykład nie wycierajcie swoich ufnych facjat. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje! Zamiast tego powiedziałbym na przykład cała Polska jest z was dumna, liberałowie i dobrodzieje. To oczywiście działa w obie strony. I strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. Zamiast tego mówimy raczej o dorodnych pisowskich owocach, które wyrosły na zdrowym polskim drzewie i tak dalej, unikamy mówienia dewianci, izboczeńcy, targowica, gardzący polskością konfidenci, nie Polacy. Mówimy raczej normalnie, Polacy. Tyle na sam początek wystarczy. I będzie dobrze. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dziś w Super Raporcie. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów na SAPL, na stronie YouTube'owej naszej, oczywiście Super Ekspresu i na Facebooku. Meldujemy się jutro standardowo o godzinie 9. Proszę na siebie uważać i w zdrowiu jutro z nami się spotkać. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Dziękujemy, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego do jutra.